Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Polski Razem w Grudziądzu. Szanowni Państwo, dzisiaj naszym gościem jest pani Iwona Michałek, kandydatka do Sejmu z drugiego miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj spotykamy się głównie po to, żeby rozmawiać o naszym programie, a głównie o punkcie edukacja. Znajdujemy się dzisiaj w Cechu Rzemiosł Różnych w Grudziądzu. Zresztą to nie jest przypadkowa lokalizacja, ponieważ Cech Rzemiosł Różnych ma także swoją szkołę zawodową i także dzisiaj będziemy o kształceniu zawodowym parę słów mówić. Zarówno na poziomie tutaj naszym lokalnym, jak i na poziomie ogólnokrajowym. Ale nie będę uchylał rąbka tajemnicy, przekazuję głos pani Iwonie, naszej kandydatce. Niech pani Iwona poprowadzi tutaj dyskusję. Witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry. Tak jak Pan Paweł powiedział, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać trochę o edukacji, czyli o tej dziedzinie, na której uważam, że się najlepiej znam i chcę o niej mówić, ponieważ jest o czym. Od kilku lat obserwujemy w Polsce bardzo niepokojące zjawiska na temat edukacji. Spadek poziomu kształcenia, masową likwidację szkół, upadek szkolnictwa zawodowego, brak dialogu ze stroną społeczną, brak słuchania rodziców i straszną zawiłość przepisów prawa oświatowego. W województwie kujawsko-pomorskim wyniki są szczególnie zatrważające, ponieważ co jest dostępne, to jest informacja ogólnie dostępna, z dzisiejszą konferencję prasową spróbowałam prześledzić strony internetowe Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która jest źródłem informacji bardzo ważnych. Chciałam zobaczyć, jak grudziąckie szkolnictwo, grudziącka edukacja plasuje się w Polsce. Jak to jest z tą grudziącką edukacją? Głównie mi chodziło, tam można uzyskać informacje o wynikach kształcenia. I okazuje się, że prawie we wszystkich, w szkołach podstawowych prawie we wszystkich kompetencjach w szkole podstawowej i w gimnazjum, grudziąckie szkoły są poniżej średniej krajowej. Ostatnie informacje, które przekazywali wizytatorzy na konferencjach z dyrektorami szkół, to są też informacje publiczne, powiedziano tam, że nasze województwo ma najgorsze wyniki z egzaminów, ze sprawdzianu zewnętrznego po szkołach podstawowych w Polsce. Gimnazja plasują się na przedostatnim lub trzecim od końca stopniu. A jak jest w Grudziądzu? No w Grudziądzu jest tak, że na przykład w szkołach podstawowych średnia w kraju to 73%, a w Grudziądzu 60%. Rozumiemy się, o 13% są słabsze wyniki niż średnia kraju. Jeśli chodzi o gimnazja, to w język polski tak samo jak w kraju, czyli 62%, czyli nie tak źle, można się cieszyć. Jeśli chodzi o historię i WOS, też tak jak jak średnia kraju, czyli 64%. Natomiast matematyka już jest poniżej średniej. W kraju 48%, w Grudziądzu 46%. W przyrodzie jest tak samo, angielskim jest duża różnica, pomiędzy w kraju jest 67%, a w Grudziądzu 60%. Szanowni Państwo, uważam, że naprawdę jest nad czym dyskutować, jest o czym myśleć. Trzeba koniecznie pochylić się nad grudziącką oświatą. Nad oświatą w całym województwie, ale Grudziądzu również. I mając na uwadze to, że trzeba to zrobić. Ja chciałam jeszcze odnieść się do jednej sprawy, o której zaraz pan Paweł Witkowski powie, a mianowicie usłyszałam, przeczytałam informację 3 dni temu chyba, że Grudziądz stracił wydziały Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, że już tutaj tego nie będzie. No myślę, że jakby pomyślimy sobie o tym, co się dzieje w szkołach podstawowych, w gimnazjach, teraz nie mamy
nie mamy ważnej uczelni w Grudziądzu, no to trzeba się zastanowić dlaczego. Może Panie Pawle coś więcej? Tak, no w zasadzie możemy sobie powiedzieć, że to problem już jest od kilku lat. Podczas ostatnich wyborów w 2014 roku, ja do dzisiaj pamiętam, były artykuły w gazetach, kiedy no, słowami w zasadzie rzecznika Urząd Miasta zapewniał, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ten zamiejscowy wydział w Grudziądzu, zostanie zachowany. Ja wiem, że były problemy w kwestii finansowania przede wszystkim. No natomiast no, tak się jakoś złożyło, że w tym roku, akurat teraz przed samymi wyborami parlamentarnymi, dostaliśmy informację, która zresztą jest potwierdzona medialnie, bo widziałem w kilku mediach, nawet w dzisiejszej gazecie, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika definitywnie podziękował miastu za współpracę. Pismo rektor wysłał. No, miasto rozkłada ręce, mówi, że nie wie, co się stało, nie wie dlaczego, a powodów jest kilka. Przede wszystkim to jest kwestia dofinansowania. Miasto za małe pieniądze dawało na utrzymanie tej filii i to jest jakby chyba najważniejszy argument. Zresztą to nie jest tajemnica, dzisiaj miasto jest bardzo potężnie zadłużone. Także tutaj wchodzą kwestie demograficzne rzekomo. No natomiast ja nie zauważam, żeby w innych miastach były takie problemy. W Grudziądzu faktycznie. I na dzień dzisiejszy jest tak, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika to jest już druga szkoła, która z Grudziądza uciekła, bo wcześniej mieliśmy ten uniwersytet, pełnej nazwy nie pamiętam, z Łodzi, który już od... Natomiast już od kilku lat nie kształci studentów. I co nam zostało? W Grudziądzu na dzień dzisiejszy, Szanowni Państwo, została nam Grudziądzka Szkoła Wyższa i Wyższa Szkoła Demokracji, która jest szkołą prywatną. Poza tym nie mamy wyższej edukacji w Grudziądzu. Większość młodych ludzi ucieka i to jest problem, bo jeżeli oni uciekają do innych miast, szukają tam swojej szansy na edukację, to najczęściej też tam i zostają. Nie mają później interesu, nie mają chęci wracać do Grudziądza. W ten sposób doprowadzamy do sytuacji, w której miasto się wyludnia. No, zawsze się mówiło o naszym mieście jako mieście 100-tysięcznym. Natomiast na dzień dzisiejszy z oficjalnych danych wiemy, że to już jest poniżej 90 tysięcy mieszkańców w Grudziądzu. I wszystko wskazuje na to, że ta tendencja będzie się utrzymywać, jeżeli na tym poziomie się nic nie zrobi. Chcę powiedzieć również, że no, tak jak Pan Paweł powiedział, nieprzypadkowo jesteśmy w miejscu, czyli w cechu rzemiosł różnych. No bo też chcemy bardzo mocno, nasz program nastawiliśmy na zmianę systemu kształcenia zawodowego. Chcemy przywrócić 5-letnie technika, chcemy przywrócić rangę szkołom zawodowym i w Grudziądzu jest problem ze szkolnictwem zawodowym. To może Pan Stanisław. Tak, witam uprzejmie. Chciałem tu właśnie wrócić do tematu, który podjęła Pani Iwona Michałek, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Jest to wielki problem, nie tylko na terenie Grudziądza, ale całego kraju. Skupmy się właśnie tu na Grudziądzu. Na dzień dzisiejszy rozmawiam z wieloma pracodawcami, spotykamy się, rozmawiamy na różne tematy, problemy. I co mogę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym, jeżeli pracodawca złoży dokumenty do Urzędu Pracy i będzie chciał skierowanie dla kilka osób do swojego przedsiębiorstwa, nie uzyska. Nie uzyska fachowców, nie uzyska ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami, dlatego że ich nie ma, że szkolnictwo zawodowe padło. Nie ma ludzi w takich zawodach jak murarze, tynkarze, zbrojarze, cieśli i inni. Dlatego szkolnictwo zawodowe trzeba odbudować. Ja myślę, że ludzie, którzy są przyjmowani do pracy na stanowisko murarza, którzy nic nie mają wspólnego z murarstwem i dlatego człowiek dostaje najniższą krajową, jeżeli był to wykwalifikowany fachowiec, nie zarabiałby 1200-300 zł, tylko zarabiałby około 3000. I tu powinniśmy do tego wrócić, zrobić wszystko, żeby to szkolnictwo w Grudziądzu przywrócić. Tak. No, my w swoim programie mamy jeszcze parę różnych punktów ważnych. No, przede wszystkim najważniejszy to jest przywrócenie starego systemu edukacyjnego, czyli 8-klasowe szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące i, tak jak powiedziałam, 5-letnie technika i 3-letnie szkoły zawodowe o dobrym poziomie. Szkoły zawodowe, które potrafią się szybciutko przekwalifikować, o może tak, dobrze Pan powiedział, w zależności od tego, jakie są potrzeby rynku. Czyli współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami jest podstawową sprawą i tutaj trzeba się tym naprawdę mocno zająć. Oprócz tego chcielibyśmy mocno, żeby przywrócić
odpowiedzialność za edukację tak naprawdę państwu. To państwo powinno być odpowiedzialne za edukację, czyli tak naprawdę wzmocnić chcemy kuratorów oświaty, bo w tej chwili oni są, często się mówi, w zasadzie, że nie mają wiele kompetencji, bo im je zabrano. Czyli generalnie dyrektor szkoły nie ma takiej opieki, nadzoru pedagogicznego nad sobą. Chcemy, żeby kurator oświaty nie był podległy wojewodzie, tylko żeby był podległy ministrowi, żeby to była jego agenda ministra właśnie w województwie. Chcemy również utworzyć Narodowy Instytut Wychowania Programów Szkolnych i Podręczników, który będzie realizował funkcje badawcze, koncepcyjne, metodyczne i doradcze w zakresie podręczników szkolnych. Chcemy ujednolicić przepisy oświatowe. Chcemy również, żeby kluczowe były, żeby przedszkola były bardziej dostępne dla wszystkich dzieci, zaczynając od trzeciego roku życia. Więc to są nasze podstawowe punkty programu. Bardzo mocno chcemy kłaść nacisk na umiejętności wychowawcze nauczycieli, czyli chcielibyśmy zmienić system kształcenia nauczycieli, czyli żeby tak naprawdę nauczyciel, człowiek wychodzący, młody człowiek, który otrzymał tytuł licencjata lub magistra z pedagogiki, oprócz tego, że miał umiejętności merytoryczne, na przykład z biologii, z historii czy z matematyki, miał pełne umiejętności wychowawcze, ponieważ tego nie ma. Tego nie ma. Chcę powiedzieć również, że jest problem, pamiętacie państwo, że mamy, mam nadzieję, podręcznik szkolny za darmo, tak? Pani minister w ubiegłym roku wprowadziła ten podręcznik. W tym roku mamy drugi rok takiej tej akcji podręcznikowej. Wiemy już na pewno, że podręcznik ten po pierwszej klasie nie sprawdził się. To są informacje, które przekazują nam nauczyciele, którzy przerobili z dziećmi już ten podręcznik. Mają wiele, wiele różnych uwag. Mamy nadzieję, że ministerstwo te uwagi notuje i że się nimi przejmuje, bo to jest bardzo ważne. Oprócz tego, że ten podręcznik jest nietrwały, że dzieci no niestety nie chcą mieć starego podręcznika, ci, którzy mają to po starszych kolegach, po prostu tego nie chcą, wcale się im nie dziwię. Wprowadzony jest teraz nowe podręczniki za darmo do drugiej klasy szkoły podstawowej, do czwartej klasy i do pierwszej klasy gimnazjum. Wiem, że nie we wszystkich szkołach jeszcze te podręczniki, nie wszystkie szkoły te podręczniki mają. Nie wiem, jak jest w Grudziądzu w tej chwili, bo od dyrektorów bezpośrednio trudno uzyskać taką informację, bo oni po prostu mówią raczej, że jest lepiej niż jest często. Natomiast wiem, że w Polsce różnie to bywa z tą dostępnością tego podręcznika dla dzieci. Uważamy, że trzeba naprawdę zająć się edukacją w szkole. Trzeba ją odbudować, bo jest naprawdę źle. Mówią to nauczyciele akademiccy, którzy mówią, że do nich tak naprawdę przychodzą na pierwszy rok studiów młodzi ludzie bez podstawowych umiejętności. Oni jakby często muszą dla nich robić grupy korepetycyjne, co było nie do pomyślenia jeszcze niedawno. Więc, ale to nie jest wina tych młodych ludzi. To nie jest też wina nauczycieli, żeby jasno powiedzieć. To jest wina systemu, który w tej chwili się nie sprawdził. Koniecznie trzeba zmienić system awansu nauczycieli. Ten system, który istnieje, też się nie sprawdził. Proszę państwa, w tej sytuacji ja, która mam nadzieję pracować niedługo w parlamencie, będę się zajmowała szczególnie edukacją, ponieważ uważam, że to jest ten obszar bardzo ważny działalności każdego
człowieka, bardzo ważny obszar w funkcjonowaniu narodu, jaką jest edukacja, na której się po prostu znam. Mam nadzieję, że będę miała możliwość to robić. Dziękuję bardzo.